Będę już przeszkadzał panu profesorowi, bo na pewno dużo mądrzej mówi ode mnie, ale jestem szczęśliwy, że pan profesor jest u nas w Radomiu. Dziękuję bardzo, że pan przyjechał i przyjął nasze zaproszenie. Brawo! Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziwię się, że wszystko pójdzie. Staram się, żeby każde spotkanie było na inny temat. Raz, bo dla mnie to rajcuje po prostu, muszę przygotować kolejny temat. A po drugie, że moje wykłady są nagrywane i nie wiem, czy wszystkie, ale zapewne większość z nich jest na YouTubie, więc jak ktoś chce posłuchać, co Rzepliński z reguły przez 2 godziny opowiadał o jakimś problemie konstytucyjnym, instytucji konstytucyjnej, to sobie może posłuchać, jak ma czas. I wtedy, no, ja więcej korzystam, bo przygotowuję wykład. Sam wykład dla mnie zawsze jest rozmową także ze samym sobą. Naturalnie, jak się mówi o konstytucji, czyli o takim żywym akcie prawnym, którego treść jest uzupełniana, wzbogacana, czasami zubażana, tak jak się toczy w życie publiczne, tak jak ono jest definiowane w wyrokach sądów, potrzebach ludzi, w konfliktach społecznych, politycznych, także międzynarodowych. Ostatnio miałem kilka wykładów na temat, który generalnie można nazwać, ile polityk zagranicznych może prowadzić Rzeczpospolita według Konstytucji. Jak wiemy, czasami spory wokół tego problemu są, czy były niezwykle gorące. Zajmował się nimi Trybunał Konstytucyjny, aby rozstrzygnąć, ile władzy wykonawczej w tym niezwykle wrażliwym obszarze, jakim jest polityka zagraniczna państwa, w tym przypadku państwa polskiego, jest sterowane, jest zarządzane z perspektywą, która przekracza granice tygodnia, miesiąca, czy nawet jednego roku. I kto jest podmiotem uprawiającym tę politykę i kto na końcu ma ostatnie słowo. Nie w tym, z kim podpiszemy i na jakich warunkach umowę, albo którą umowę wymówimy, albo z jaką propozycją międzynarodową wystąpimy, bo to jest naturalnie zadanie polityków sprawujących władzę wykonawczą, ale również ważnych polityków w parlamencie. Tu naturalnie prawnicy mają niewiele do powiedzenia w tym sensie, że co nie znaczy, że nie mają wiele do powiedzenia. Jakieś 2 lata temu w rozmowie z dziennikarzem w popularnym programie rozmów z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia od siebie na ważny temat. Były już poseł, można powiedzieć, były polityk, ale bardzo mądry człowiek, mądry komentator, jakkolwiek zgryźliwy, Ludwik Dorn, powiedział, że Europą rządzi 450 sędziów konstytucyjnych. Powiedział prawdę. No, to ktoś powie, jak prawnicy nie mają nic do gadania o polityce, w tym zagranicznej, skoro rządzą Europą. No,
Nie wiem, na czym ta zagadka polega, ale to jest prawda. Wszyscy założyciele Europy, tej powojennej, wielcy Europejczycy, ojcowie założyciele, byli prawnikami. I Ligaspery, i Schumann, Adenauer. Wiedzieli, czego Europie potrzeba i wiedzieli, jak trzeba to, jaką strukturę ubrać, żeby Europejczycy nie szaleli co dwa pokolenia i nie wypowiadali sobie krwawych wojen. A jednocześnie, żeby Europa wspólnie była silna. Ale to, co powstało jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali, a o źródła energii i o to, co stanowi podstawę rozwoju wtedy, 70 lat temu, stale toczyły się wojny. I żeby to robić wspólnie i żeby ta stal była zużywana w taki sposób, że z tego samego, z lepszej jakości stali da się wyprodukować jeszcze lepsze produkty i że to będą wspólne produkty. I także jeżeli będzie to broń, to nie będzie to broń, którą jedno mocarstwo europejskie kieruje do drugiego, to potrzebne było stworzenie organizacji. Tak się właśnie nazywała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Ale żeby to funkcjonowało, to do tego, jak do wszystkiego, niestety, tak jest, tak jak ze zdrowiem potrzebni nam są lekarze, to tak samo bez prawników. Mówię to bez satysfakcji, stwierdzam fakt. Jeżeli są na tej sali lekarze, to potwierdzą, że i taki są potrzebni. Jak rządziła komuna, to lekarze byli tak naprawdę wolni, bo wszyscy chorowali, także sekretarze wtedy przychodzili. Byli zależni od... Tak samo zawsze prawnicy są potrzebni. Każdy miliard dolarów czy miliard euro w wymianie handlowej to jest praca także kilkudziesięciu prawników i to ustawicznie jest potrzebna, żeby to trzymało się w kupie. Naturalnie są potrzebni inżynierowie, którzy to wszystko produkują i handlowcy, którzy się na tym znają i bankierzy, którzy tym kierują, ale niezbędni są zawsze prawnicy. W niedawnym bowarcowym wyroku Związek Zawodowy Sędziów Portugalskich przeciwko Portugalii, Europejski Trybunał Sprawiedliwości na tle przedmiotu tej sprawy. Przedmiotem tej sprawy była ustawa Parlamentu Portugalskiego z 2009 roku, kiedy Portugalia była na samym dnie kryzysu finansowego. Dług publiczny rósł, deficyt budżetowy rósł i warunkiem udzielenia relatywnie nisko oprocentowanych pożyczek przez Europejski Bank Centralny była drakońskie warunki dla polityki budżetowej, czyli dla ustawy budżetowej. Parlament Portugalski przyjął te warunki w ustawie budżetowej, przesądził, że w kolejnym roku wszyscy funkcjonariusze państwa, w tym również sędziowie, będą mieli obniżone wynagrodzenia. Nie zamrożone, ale obniżone. Że po odbiciu się od dna, po tym jak gospodarka znowu będzie zdrowa i funkcjonowała, to te straty zostaną wyrównane. To nie była tylko ustawa portugalska. Tak samo zrobili Litwini. Oni też zamrozili wynagrodzenia sędziów, a inflacja była wtedy spora i obiecali w ustawie, że sędziowie, ale tylko sędziowie, nie inni funkcjonariusze publiczni, tak zdecydowali Litwini, będą mieli to wynagrodzone w przyszłości. Do tej pory to nie zostało wykonane, ponieważ gospodarka jeszcze nie jest na tyle silna, a nie jest ona specjalnie duża. Ale i problem nie jest taki wielki.
A w Polsce w roku 2011, nie wiem, czy Państwo wtedy to obserwowali, żyliśmy tak naprawdę na statku, na morzu, które jeszcze było spokojne, ale zbliżało się tsunami 40-metrowe. Rok 2013, czyli najtrudniejszy dla budżetu, dla finansów publicznych, dla stabilności euro, ale również dla stabilności walut państw, które były poza strefą euro. I wszyscy naturalnie się obawiali. U nas to było tak prowadzone, że w 2008 roku zostały zamrożone wynagrodzenia pracowników państwowych, wszystkich. W 2009 znowu były zamrożone. Politycy nie specjalnie nie mamili, że w kolejnym roku to wyrównamy. Ale miał być ten 2013 i był. Wzrost PKB w Polsce był aż 0,5%, ale to było jedyne państwo unijne, w którym był nawet tak minimalny, ale był wzrost, nigdzie indziej nie było. W 2014 ruszyło, ale wynagrodzenia urzędników nie ruszyły. I w 2014 roku, i w 2015 roku były już przymiarki do wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym. W sektorze publicznym w 2011 roku w styczniu została uchwalona ustawa, która pozwalała zwolnić z pracy 10% urzędników zatrudnionych w różnych agentach rządowych. A to nie oznacza również urzędników pracujących w Warszawie, w ministerstwach, w kancelarii premiera, to oznacza również urzędników w województwach, bo przecież województwa to jest administracja rządowa. I również niektóre inne sektory to jest administracja rządowa. W sumie to, już nie pamiętam ile tysięcy, bo mówię o tym, bo to było przedmiotem wyrokowania przez Trybunał Konstytucyjny, który akurat otrzymał wtedy 5 nowych sędziów. Na szczęście dla Trybunału, dla nas wszystkich, każdy z tych 5 sędziów był znakomitym prawnikiem, nie tylko prawnikiem wyróżniającym się wiedzą prawniczą, jak wymaga Konstytucja w artykule 190, ale znakomitym prawnikiem. Autorem, głównym autorem rozstrzygnięcia był profesor Zubik, najmłodszy w historii sędzia konstytucyjny, kiedy został wybrany przez Sejm do Trybunału, miał 36 lat. Był pierwszym w ogóle sędzią w Polsce, który w momencie objęcia urzędu sędziowskiego nie musiał składać oświadczenia lustracyjnego, bo był urodzony w 1974 roku. A 72 rok to była ta bariera, żeby ci, którzy mieli w roku upadku komuny nie więcej niż 18 lat, chodziło o to, żeby lustracją nie obejmować dzieci, bo oczywiście ówczesne władze sięgały również do tego, żeby łamać kręgosłupy uczniom w liceach, ale chodziło o to, żeby ich nie ruszać, bo to byłoby podwójne jakby sięganie do strasznego jakiegoś zdarzenia w życiu człowieka. I profesor Marek Zubik był pierwszym sędzią, który mi składał ślubowania. Zresztą w dniu, w którym prezydent, ówczesny prezydent odbierał ślubowanie od niego, wszyscy sędziowie konstytucyjni, także sędziowie Sądu Najwyższego, zawsze to była wielkie wydarzenie dla sądownictwa polskiego. Tego już nie ma i to sene vrati. Mam nadzieję, że nie wchodzimy dwa razy do tej samej rzeki. Możemy tylko marzyć, że będzie podobnie jak było. Może być lepiej, ale może być i gorzej. A szykowało się, że będzie tylko lepiej, że Polska będzie jeszcze ważniejszym
państwem współdecydującym o losach Europy. Teraz Europa będzie decydowała o losach. Zubik był też najmłodszym profesorem zwyczajnym. W wieku lat 38 został profesorem zwyczajnym prawa. Coś świadczyło o jego klasie. Nawet jak się zabrał do tej sprawy, to no bardzo ostro, bo no, Trybunał orzeka, każdy z Państwa może sięgnąć do tego wyroku. Jest ciągle na stronie, na portalu Trybunału. Portalu, na którym pracowaliśmy 3 lata, prawnicy i informatycy. I kiedy było oddawanie do użytku we wrześniu 2014 roku, był to najbardziej nowoczesny, najbardziej przyjazny, nie tylko sędziom konstytucyjnym, wszystkim sędziom w Polsce, prawnikom, adwokatom, ale również przedsiębiorcom, ludziom zainteresowanym jakimś rozstrzygnięciem. I to programem, który dzisiaj pewnie to jest daleko bardziej rozwinięte i oczywiste, ale wtedy to było nowe. Portalem, który się uczył użytkownika, żeby był jeszcze bardziej przyjazny, jeszcze bardziej, ale nie po to, żeby zawiesić tam jakieś reklamy, tylko żeby dostarczyć wiedzy, którą program realizując zamówienia uczył się, czego więcej jeszcze może oczekiwać z tego przepastnego zbioru słów, jakim było ponad 2,5 tysiąca wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Więc mogą Państwo przeczytać. Orzekliśmy, że ustawa, która dawała premierowi władzę pozbawienia pracy z automatu 10% funkcjonariuszy publicznych, w tym również członków Korpusu Służby Cywilnej, jest niezgodna z konstytucją. Wyrok był oparty głównie o artykuł 153 Konstytucji. Przepis, który jest nieco rozwlekle zredagowany. Mało jest tak jednoznacznych, jak strzelenie z bicza, przepisów krótkich, jak artykuł 180 ustęp pierwszy, o którym się dużo mówi ostatnio. Sędziowie są nieusuwalni. A, 3 słowa tylko, ale o jak potężnej mocy. I dlatego, co się obecnie dzieje, ważniejsze również od określenia w artykule 183, że kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Ona tylko wzmacnia treść tego artykułu 180. Są nieusuwalni. To naturalnie konstytucja nie stanowi, że urząd sędziego jest zabetonowany. Raz zostajesz sędzią, obojętnie co robisz, jaki jesteś, to masz zagwarantowany, nic się nie ruszy. Raz, że sędzią jest naprawdę bardzo trudno zostać, to są ludzie, którzy z reguły, nie mówię wszyscy, ale nigdy nie używam w takiej debacie argumentu, a ja znam taki przypadek. Na każdy temat każdy z nas zna jakiś przypadek. I takim gadaniem można wszystko obalić i sprowadzić do absurdu. I ktoś, kto próbuje rozbić jakieś środowisko, jakiś problem, no to rzecz prowadza do absurdu. W każdym podręczniku tego, jak rozbić, znajdzie się recepta właśnie z tego repertuaru. Artykuł 153, który tu był ważny i prowadzi mnie bezpośrednio do przedmiotu tej rozmowy, czyli czuwania nad przestrzeganiem konstytucji, bo mówię teraz o służbie cywilnej. Bez służby cywilnej nie mamy, bo żeby być stróżem, strażnikiem, to muszą być jakieś zagrożenia. Żeby się one nie pojawiały, więcej, żeby zamiast błędów podejmować racjonalne, mądre decyzje przez świetnie wykształconych ludzi, to
to rozsądni Europejczycy wymyślili pojęcie służby cywilnej. I człowiek, który będzie zaliczony do korpusu służby cywilnej, musi równie długo się uczyć jak sędzia, mniej więcej 25-26 lat. Czyli tak naprawdę lata studenckie muszą być racjonalnie zagospodarowane i wykorzystane. I potem reszta lat 20 w życiu i w okolicach 33, 34 roku życia świetnie wykształcony urzędnik, także po uniwersytecie zagranicznym, znający dobrze języki, człowiek, który zdał kilka egzaminów, jest zaliczany do korpusu służby cywilnej po to, żeby, począwszy od tego, co najważniejsze, żeby kancelaria premiera była wyposażona, nie tylko wśród ludzi, którzy otaczają premiera, ale w ogóle, tak jak powiedziałem, administracja województw to jest również część administracji rządowej bezpośrednio, żeby to byli ludzie na poziomie takim, że mogą spokojnie być, nie tylko teoretycznie, ale praktycznie, jeżeli znają, a znają biegle przynajmniej jeden język obcy, pracować w kancelarii kanclerza Niemiec, premiera Wielkiej Brytanii czy premiera Francji, w jakiejkolwiek innej tego typu, tego poziomu urzędowego kancelarii. I tacy byli. Szef. Do tego korpusu należą też, czasami tego nie zauważamy, według ustawy o leśnictwie, na przykład nadleśniczowie. Oni też należą do elity urzędników polskich ze względu na też długość kształcenia, przygotowywania się. I jak wiemy, również oni zostali rozbici. I jak również wiemy, oni również popierali wyrąb Puszczy Białowieskiej i ustawę, która przez dwa tygodnie pozwalała robić to, co po zwycięstwie nad Niemcami Stalin przez dwa tygodnie pozwolił swoim soldatom robić na podbitych terenach niemieckich. I ludzie robili, jak mogą, to robią. Łatwo nas jest demoralizować przez prawo. Pierwsza ustawa, która rozbijała poziom polskiej służby publicznej szeroko pojętej, do niej należą też naturalnie sędziowie, do niej należą naturalnie też prokuratorzy, do niej należą naturalnie też pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego, wszystkich tych instytucji, które są organami konstytucyjnymi wymienionymi w Konstytucji. Tam wszędzie stopniowo najpierw te części kierownicze tych instytucji były wyposażane w ludzi, którzy gwarantowali najwyższe możliwe przygotowanie do pełnienia służby. Jest oczywiście zawód, od którego się wymaga ekstremalnie więcej. To jest sędzia, każdy sędzia, już rejonowy też, aż po sędziego najwyższego i po sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wymaga się od sędziego i od zawsze. I tego nie wymyślili zdradzieckie mordy ani kanalie. To znacznie wcześniej zostało wymyślone. Sędzia to kandydat do urzędu, który musi się cechować nieskazitelnym charakterem, a ta nieskazitelność musi być zbadana w całej tej procedurze zostawania sędzią. I o tym stanowi wprost
prawo o ustroju sądów powszechnych. Prawo międzynarodowe zapisuje to, tak naprawdę to jest, treść tego jest tożsama, bo prawo międzynarodowe w standardach Narodów Zjednoczonych Niezależności Sędziów z 1985 roku mówi w paragrafie 10, że sędzia to osoba, którą cechuje integralność moralna, moral integrity. To znaczy z każdego punktu widzenia, nie tylko wiedzy prawniczej, ale również tego, jakim członkiem rodziny jest, jakim jest obywatelem wobec innych. Nie do wyobrażenia jest, żeby był przyłapany na jakimś plagiacie, czy w pracy magisterskiej na przykład. To eliminuje automatycznie i na zawsze. Nie jest tak, że każdy ma prawo zostać sędzią. Sędzią może zostać tylko człowiek nieskazitelnego charakteru. Jak ktoś powie, a ja znam taki przypadek, może tak być, że się prześliznął ktoś. Kto... I czy tę cechę ma się zagwarantowaną na zawsze, zabetonowaną do śmierci? Oczywiście nie. Konstytucja przewiduje, mówiąc w tym najkrótszym przepisie naszej konstytucji, sędziowie są nieusuwalni, stanowią jednocześnie, że sędzia, to jest tekst konstytucji, sędzia może być złożony z urzędu. Złożony z urzędu. Jeżeli traci sens, treść to pierwsze słowo, sędzia, czyli nieskazitelny, o nieskazitelnym charakterze, to może być również człowiek, nie tylko taki, który coś zrobił, co jest sprzeczny z prawem karnym, ale taki, który to się może okazać szybko w trakcie, mimo że kandydaci do tego urzędu są obserwowani i powstała specjalna szkoła sędziów i prokuratorów. Ona dzisiaj już, tak jak wszystko, nie jest tym, czym powinna być. To szkoła Janczarów. Ogląda się ludzi, rejestruje, ale z zupełnie innego punktu widzenia. Janczar to nie jest człowiek, który można powiedzieć, że jest osobą moralnie integralną. Jest Janczarem. Może być bardzo sprawny. Ale kiedy sędzia traci, na przykład, że systematycznie odnosi się ordynarnie do stron, zaniedbuje swoje obowiązki orzekania w odpowiednich terminach, niezaniedbywania swoich obowiązków, a jeżeli może mu się przydarzyć, każdemu z nas może przydarzyć się okres depresji, to sędziowie mają, podobnie jak nauczyciele, co stwierdziłem kiedyś z satysfakcją, nie ze zdziwieniem, że sędziowie mają prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, który może trwać jeden rok. Sędzia, który z jakiegoś właśnie względu, to może być jakaś tragedia rodzinna, czy jakaś ciężka choroba, nie jest w stanie być w tym orzekaniu także, czyli w tym okresie, który jest mu dany, żeby być sędzią nieskazitelnego charakteru, ma prawo, a my wszyscy mamy obowiązek zapewnić takiej osobie możliwość wyreperowania swojego ciała czy swojej duszy w taki sposób, żeby w pełni się powrócić do tego. Ale jak ktoś bezpowrotnie oczywiście traci tę cechę sędzia, czyli nieskazitelnego charakteru, to konstytucja stanowi, że to nie ustawodawca, nie 460 posłów unisono i nie 100 senatorów unisono. I wybitny mąż stanu, który pełnił urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Ale 3 sędziów zawodowych i to nie w uchwale, ale w wyroku, a wyrok się wydaje, o czym prosto stanowi konstytucja. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, czyli wyroku wydanym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, sędzia może być złożony z urzędu.
Te wyroki od 2001 roku, które zapadały w Sądzie Najwyższym, zapadały w jawnym postępowaniu, były publikowane, nikt ich nie czytał, bo po co? Były takie przypadki. Polska należała, i dzisiaj myślę o sędziach, którzy są sędziami, a nie będą naznaczani o tym, co będzie w przyszłości. To korpus ludzi, których nie powstydziłby się korpus sędziowski w jakimkolwiek innym państwie. W żadnym innym. Ten sam poziom. Wykształciliśmy takich sędziów. Wyroki polskich sądów były przekładane na inne języki. Czyli staliśmy się partnerami w tej wspólnej grze o przyszłość Europy, o jakość Europy, o jakość życia Europejczyków na tej wspólnej przestrzeni, o ich bezpieczeństwo. Europa, jak przyjęła Rada Europejska w 2000 roku wtedy na copółrocznym spotkaniu w Tampere, akurat to się odbywało w okresie prezydencji fińskiej, przyjęła, że Europa jest przestrzenią bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości. Na straży tych trzech absolutnie podstawowych wartości stoi każdy z nas tutaj, tu obecny, i stąd aż po granice północnej Finlandii, południowe Grecji czy południowe Portugalii czy zachodniej Irlandii. Każdy z nas stoi na straży tych wartości. Wspólnych wartości. I rola naturalnie prawników jest tutaj bardzo istotna, ale rola polityków jest także bardzo istotna. To jest, można powiedzieć, inny pomysł na życie, który zawsze w każdym pokoleniu ma część ludzi, tak jak zawsze w każdym pokoleniu część z nas chce być policjantami. Część z nas chce być żołnierzami zawodowymi, a część z nas kusi to, żeby być kierowcami zawodowymi. Część kocha być lekarzami, rolnikami i tak dalej. Więc jak wymieniłem na początku polityków, to nie znaczy, że oni są najważniejsi. Oni są szczególnie ważni. Oczekujemy od nich, trzeba się urodzić z talentem. I w szkole podstawowej już być wybieranym na przewodniczącego klasy i umieć zabierać głos bez podpowiadania z tyłu i tak dalej. To ktoś się rodzi z talentem. W różny sposób to w różnych miejscach polskich są określani. Dziadkowie cieszą się, jak wnuk czy wnuczka ma właśnie talenty w tym kierunku, nie tylko w kierunku baletu, elegancji i tak dalej, pięknego języka, ale również takim, w jakim dziecko 10-12-letnie, ale nawet 7-letnie już ma talenty. Myślę, że nie, jak powiem tą anegdotę, to wyjdzie na to, że mi odbiorą władzę dziadowską, że wnuka źle wychowuje. Nie wychowuje go źle, bardzo dobrze, ale pewnie będzie go ciągnęło tą sprawę, chociaż matematykę też kocha. A bez matematyków pewnie byśmy koła też nie wynaleźli. Więc wszyscy stoimy na straży tych podstawowych zasad, ale również w ramach poszczególnych zawodów. Są tacy, którzy mają ciągotkę nie tylko do podróży, ale również do, i to też jest bardzo specyficzny, bardzo trudny zawód, bardzo odpowiedzialny. I tutaj mamy, masę straciliśmy już, ale sporo jeszcze było do zrobienia. Chodzi mi o dobrze zorganizowane państwo bezpieczne,
państwo, które oferuje Europie równie dużo, co najmniej, a zaczynało być naszą ambicją, żebyśmy Europie oferowali więcej niż bierzemy. Ze wspólnego. To nie jest tak, że oni nam dają pieniądze. W każdym 1000 euro, czy to funduszy spójnościowych, czy tych rolniczych, co roku było więcej europolskich. Początkowo centów, potem już euro. Bo nasza kontrybucja do wspólnego budżetu była coraz wyższa. Ale również w tych jakże istotnych kwestiach, jak dyplomacja. Nasi dyplomaci zaczęli być powoływani przez szefa dyplomacji unijnej na najważniejsze placówki na świecie. Jak wiadomo, każdy z nas, dopóki czujemy się Europejczykami, jak ktoś się nie czuje, no to niech weźmie paszport do ręki, nożyczki, obetnie sobie Unia Europejska i niech jedzie sobie gdziekolwiek. Nie chcesz być Europejczykiem, proszę bardzo, jesteś wolny, obetnij sobie. Unia będzie tylko Rzeczpospolita Polska. Ale gdziekolwiek byśmy nie byli, nawet z tym obciętym, z tą obciętą Unią Europejską, mamy prawo korzystać z, na podstawie dowodu osobistego. Tam nie sposób czegokolwiek obciąć. Z pomocy dyplomatycznej, konsularnej wszystkich dyplomatów i służby konsularnej państw unijnych. W ten sposób też budowana jest wspólnota i poczucie tego, że to jest wspólna odpowiedzialność. To, co tracimy bezpowrotnie, to zaufanie, że jesteśmy naturalną częścią Europy Zachodniej, najdalej na wschód położoną, naturalnie. Mnie to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Swoją wschodnią europejskością pomnażamy koloryt unijny, tak jak Portugalczycy swoją południowością. Ktoś sobie wyobraża Europę Zachodnią bez Portugalczyków? No ja nie bardzo. Nawet bez tych białowłosych Svenów, ja też sobie nie bardzo wyobrażam Europę. A bez bez Greków i ich Zorby wyobrażamy sobie Europę Zachodnią. Chociaż to nie jest taka bardzo zachodnia, ale to jest Europa Zachodnia. Ale zaczynam się bać, że sami nie będziemy siebie wyobrażać jako części Europy naturalnej. Tej, która przyczynia się do umacniania tych trzech wartości. Jako Europa, jako przestrzeń wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości. I wreszcie wracam do wyroku w sprawie Związek Zawodowy Sędziów Portugalii przeciwko Portugalii, gdzie Trybunał w marcu orzekł rzecz niezwykle ważną. Pomijając sam problem konstytucyjny. Tu akurat prawo portugalskie było tak ustawione, że wszyscy urzędnicy państwowi, tym właśnie i sędziowie, mieli na rok zamrożone wynagrodzenia. I po roku one były stopniowo odmrażane. Portugalia już teraz nadal się nie odbiła. W tym roku, jak dobrze pójdzie, to nasz dochód narodowy będzie wyższy niż w Portugalii. Czyli będzie Bułgaria, Rumunia, ja i Bułgarom i Rumunom, jako Europejczykom dobrze życzę, ale nie będziemy w tej tylko grupie trzech państw, za nami zostanie Portugalia. To, że jest to najlepsze miejsce, najlepszy kontynent do życia na świecie, jaki stworzył człowiek, to zasługa wszystkich, nie tylko tych, którzy mają dawać, bo nam się należy. Od nas się również należy. I ambitny naród to naród, który ma ambicje oferować więcej niż otrzymuje. Bo wtedy ma większy szacunek, większe poważanie. I myśmy zaczęli mieć moich bardzo, bardzo licznych od wielu lat, ale szczególnie intensywnych wtedy, kiedy byłem prezesem Trybunału,
kontaktów międzynarodowych, uświadomiłem sobie, że już nie jest tak, jak było, że żeby Holender, myśląc o Polsce z jakiegoś tam powodu, musiał też włączyć, to jest państwo leżące najdalej na wschód zachodniej Europy. Istotne było to, że to zaczęło być automatyczne, tak jak właśnie myślimy Portugalczyk. Nie myślimy, że to jest nieeuropejczyk, że taki dziwny Europejczyk, znaczy należący do innej cywilizacji zupełnie, wschodniej. I nie byliśmy traktowani jak naród zachodniej Europy. Po prostu staliśmy się częścią zachodniej Europy. A się okazało, że to było przedwcześnie wszystko. Być może na sobie testujemy słynną opowieść biblijną o Mojżeszu i 40 latach, aby dochować, dojść do czasu w stanie nienaruszonym, czasu, w którym najmłodsi nie będą pamiętali czasów niewoli i będą wychowywani przez tych, którzy tych czasów nie pamiętają. Kiedy na początku lat 90. była taka dość gorąca dyskusja w Polsce. Ktoś tam powiedział, że nam daleko do Europy, gdzie my tam do zachodniej Europy. To ktoś bardzo ważny w Polsce powiedział, ale my, to jest niesprawiedliwe, bo my od ponad 1000 lat jako chrześcijanie jesteśmy częścią zachodniej Europy. Nikt nam tego nie odbierze. Ja wtedy powiedziałem, okej, tak będziemy mieli prawo sobie powiedzieć, ale trzymajmy się, bo w tym tkwi bardzo głęboka mądrość tych 40 lat, że wtedy będą wstępować na urzędy sędziowskie prawnicy, którzy byli kształceni przez prawników, którzy w ogóle nic wspólnego z tym, co było kiedyś, czyli z jednolitą władzą państwową, nie mieli wspólnego, ale ich nauczyciele też nie mieli. Dopiero ich nauczyciele byli wykształceni, czy żyli przez kilka lat, w latach 80. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że dorobiliśmy, nie doczekaliśmy, nie dotrwaliśmy, bo trwanie to jest gnicie tak naprawdę. Jak słyszałem, to była ulubiona fraza premiera Pawlaka, że rząd trwa. Trwa to mi się kojarzyło, że Żyd nic nie robi. Tak sobie wegetuje po cichu, żeby żadna tam aferka się nie przydarzyła i dzień do dnia i jakoś to zleci. I może znowu wygramy wybory. Nie, że rząd nie może trwać. Rząd musi twórczo pracować. Tak samo w tym obszarze. To nie 40 lat trwania, że jak tak zaciśniemy zęby. Nie. To okres także twórczej roboty w tej wspólnej Europie. Także z olbrzymim żalem i smutkiem słuchałem wczorajszej mowy. Artykuł 153, który tutaj ma znaczenie w tym, co mówię. Czasami jak ktoś przynosi mi konstytucję do podpisu, nie to broń Boże, żebym się przemawiał, żeby Państwo mi to przynosili. Mamy. Brzmi tak. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej działa Korpus Służby Cywilnej. Korpus Służby Cywilnej był pierwszą ofiarą dobrej zmiany. Rozpiżyli w ciągu jednej nocy. Spotykałem potem członków Służby Cywilnej. Oczywiście to bardzo inteligentni ludzie, bardzo obrotni. Oni dadzą sobie radę w życiu. Znaleźli zatrudnienie w jakichś firmach. Ze względu na te cechy również są bardzo poszukiwani. Oni wyjechali z Polski.
ci, którzy należeli do elity państwa polskiego. Słowo elita zostało splugawione, jakby coś było niewłaściwego w tym słowie. No ale nie mamy już tej elity, więc problem jest głowy. Są Misiewicze, w którym żadnej z tych cech, a one muszą cztery wszystkie naraz wystąpić, żebyśmy mogli być pewni tego, że ludzie pracujący w administracji rządowej w Polsce są na tym samym poziomie, co także w państwach tak zwanych starych demokracji. A to słowo też zaczęło tracić znaczenie. Bo jak długo można być starą demokracją? A Włochy czy Niemcy, 28 lat po wojnie to był. To był 43 rok. Ci z Państwa, którzy wtedy już byli dorośli, na początku lat 70. traktowali Republikę Federalną Niemiec jako państwo młodej demokracji, albo Włochy jako państwo młodej demokracji, się kojarzyły nam z demokracją po prostu, funkcjonującą demokracją. Także Polska kojarzyła się już z funkcjonującą demokracją. Czy Niemcom mogło odbić? Niemcom nieraz odbijało, ale głównie w ramach wewnątrzniemieckich. Więc mogło, ale nie odbiło. Tylko liczą się fakty. Włochom też mogło. Teraz, nie. Jak byłem na konferencji na Uniwersytecie w Padwie 4 tygodnie temu, poświęconej artykułowi 7 Traktatu z Lizbony, no to oni oczekiwali, myśmy wszyscy oczekiwali strachu. Czy Włochami będą rządzić neokomuniści z południa i neofaszyści z północy. I były pewne nadzieje, że jednak powstanie bardziej techniczny rząd, ale nie spełniły się. Europa, jak powiedział jeden z nas, coraz częściej rządzą chuligani polityczni. A to, co do tej pory w Europie w sposób zupełnie naturalny, ze wszystkimi niespodziankami, jakie to niesie za sobą, chodzi o wybory parlamentarne. Każde wybory parlamentarne w państwie unijnym to było święto demokracji nie tylko w tym państwie, ale w całej Europie. Także w małym państwie. Specyfika tego pomysłu europejskiego polega na tym, że siła głosu mniejszych narodów na mniejszych terytoriach wcale nie jest mniej ważna. Jest równie ważna i równie szanowana. Ale dzisiaj obawiamy się wyborów w Danii, które będą na jesieni, 2 tygodnie później w Szwecji. Jak się boimy, to przestaje to być świętym. To jest obawą, to jest troską, wspólną troską, w którym kierunku pójdziemy. Europa ma, ale to nie jest przedmiotem mojego spotkania z Państwem, szereg wyzwań przed sobą, na które my już nie mamy żadnej odpowiedzi i nie będziemy nawet przypraszani do tego, żeby te strategicznie ważne problemy rozstrzygać, bo nie chcemy być tam. Zwornikiem różnych instytucji zapisanych w naszej konstytucji, tak jak to jest zapisane, tak by myśleli ci, którzy przez 3 lata przygotowywali projekt konstytucji w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, komisji wielobarwnej, bardzo demokratycznie przygotowujący projekt, ostateczną wersję. To naturalnie miało swoją cenę, ta demokracja, bo w wyborach do Sejmu trzeciej kadencji większość konstytucyjną, jedyny raz tak było, to nie była jedna partia, dwie partie, ale dwie partie miały większość konstytucyjną. To była SLD i PSL, z tym, że w ustawie o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej było zapisane, że Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego
stanowi 10% posłów, czyli 46, wybranych przez Sejm i 10% senatorów wybranych przez Senat, czyli razem 56. Ale wybory oznaczały, że ze strony Sejmu nie mogli tam się znaleźć tylko posłowie z tych dwóch partii, tak samo w Senacie, co oznaczało, że te dwie partie, które tu zamiar miały większość konstytucyjną, nie miały jej komisji konstytucyjnej zgromadzenia, a Sejm nie mógł uchwalić własnej konstytucji. Jednak było poczucie, zwłaszcza po stronie SND, że owszem, wygraliśmy demokratycznie wybory, ale ciągle nie mamy demokratycznej legitymacji do tego, żeby bardzo stanowczo postępować. To czyniło z nich siłą rzeczy, w związku z historią, takich uważnych demokratów. Więc nie zrobili tego, czego moglibyśmy się dzisiaj spotykać, co tam mamy większość konstytucyjną posłów, także w Senacie przygniatająca większość tych dwóch partii. Uchwalamy sobie konstytucję i tyle. Ale powiedziałem, że to naturalnie rodziło, ciągnęło za sobą pewne koszty. Te pewne koszty to, kiedy chcemy coś poprawiać, czy jak się czasami doskonalić, to doskonalenie polega na tym, że się dopisuje kolejne słowa, albo nawet instytucje, niepotrzebne. Ale żeby uciułać 2/3 głosów, to trzeba było pójść na koncesję. I tak na przykład to była koncesja na rzecz, a to jest ważny strażnik konstytucji, czuwania nad prawidłowością działania różnych organów. Rzecznik praw dziecka został dorzucony do konstytucji bardzo nieudanym przepisem, bo w ostatnim momencie nikt nie miał już cierpliwości, zbliżały się wybory parlamentarne, ale trzeba było uchwalić konstytucję, potem referendum, potem jeszcze 3-miesięczny co najmniej okres vacatio legis dla konstytucji, czyli to był już czas w okolicach wyborów parlamentarnych, które musiały się odbyć, a z drugiej strony było ciśnienie tego, że Polska nagle się okazało jest jedynym państwem byłego obozu socjalistycznego, które nie ma nowej konstytucji. Nawet Ukraina miała nową konstytucję, miała po raz pierwszy konstytucję. Z czerwca 96 roku, a tu my wchodzimy w 97, nie ma konstytucji, też pozwalało przyspieszenie. I znalazło się tam kilka przepisów, które w moim przekonaniu raczej spowodowały nie chaos, bo tego nie było. W końcu, obwąchując już po uchwaleniu konstytucji, wejściu jej w życie, spierając się, kłócąc o to, a po co nam to było, no ale wszyscy kochamy dzieci, skoro jest instytucja Rzecznika Praw Dzieci. I już nieżyjąca profesor pedagogiki, naprawdę kobieta, która się poświęciła dzieciom, pani profesor Łopatkowa, która wymarzyła sobie to, że ona będzie pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka. I ona była członkiem, ona była senatorem z ramienia PSL-u, więc PSL zabiegał to, żeby dodać. I w końcu, 4 lata po 2001 roku, Sejm uchwalił wreszcie ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka, raczej osłabiając instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich, nie dlatego, że ustawa jest źle zapisana, dlatego, że w Urzędzie Rzecznika, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich kwestia praw dzieci była zawsze zarezerwowana w zespole świetnie z czujących problem prawników, pedagogów, psychologów. Jak są dwie instytucje rzecznikowskie, to łatwiej jest różnego typu urzędom, nie ze złośliwości, ale to jest natura rzeczy, lawirować między jednym a drugim, że kolega to lepiej załatwi, podrzucić koledze, zwłaszcza trudną sprawę. A to tylko blasku dla urzędów, jak zaczynają się spory kompetencyjne między dwoma urzędami konstytucyjnymi, organami konstytucyjnymi. No i jak może wiemy z historii
były przypadki rzeczników praw dziecka. Naprawdę to nie były bardzo udane wybory. Były też taka bardzo ciekawa instytucja, z którą jeszcze dłużej nikt nie wiedział w Polsce, co zrobić, jakkolwiek prawnicy znający się na prawie konstytucyjnym wiedzieli, co to oznacza, bo o tym stanowi pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych o wolności słowa, zakazu wprowadzenia religii państwowej, a jednocześnie wolności religijnej. Jest prawo każdego Amerykanina do petycji. W amerykańskim rozumieniu petycja o prawo, czyli grupa ludzi, tak jak tutaj byśmy uchwalili, że domagamy się uchwalenia, czy to w prawie lokalnym, czy szerzej, czy przez sejmik województwa mazowieckiego, tak, naszego wspólnego tutaj, czy szerzej. I ta petycja, skoro jest to pisane do poprawki do Konstytucji Amerykańskiej, no to świętość, tym się trzeba zająć. I stąd Amerykanie nie potrzebują referendum. Organizują coś a la referendum, ale to nie o to chodzi. Prawo petycji jest bardzo silne. I ktoś miał, ja reprezentowałem w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego prezydenta Wałęsę, dopóki się nie pogniewał na mnie, bo ktoś mi powiedział, że Rzepliński jest za bardzo liberalny. To było już w kampanii wyborczej i Wałęsa gdzieś tam na jakimś spotkaniu przedwyborczym powiedział, że ten Rzepliński to rzeczywiście nie wiadomo co. Więc jak tak powiedział, to napisałem do niego, że bardzo dziękuję. Naturalnie dzisiaj się na niego nie gniewam i rozumiem emocje przedwyborcze. Mógł to inaczej załatwić, chociaż nie wiem, co mu dokuczało. Ale nie wiem, co za tym stało. No ale dzięki temu, że on mnie poprosił, byłem dla niego współautorem projektu Konstytucji z dwoma profesorami jeszcze. Reprezentowałem Urząd Prezydenta na mocy tej ustawy o przygotowaniu Konstytucji w Zgromadzeniu Narodowym. Przedstawiciel zgodnie z ustawą nie miał prawa głosu, ale miałem prawo w imieniu prezydenta przedstawiać uwagi krytyczne albo polemiczne, albo aprobujące do dyskutowanych przepisów, jak również propozycje zredagowania nowego przepisu czy innej redakcji słownej. Broń Boże, nie jestem współautorem wrzucenia do naszej konstytucji petycji. I ostatecznie, dopiero w 2014 roku, sam nie wiem, czyli 17 lat po uchwaleniu konstytucji, trudno powiedzieć, kto, nie chcę powiedzieć, za tym stał. No dobrze, kto za tym stał? Kto uznał, że to ma znaczenie, że musimy to uruchomić, że to będzie ważne, że to wzmocni naszą demokrację. Zaangażowanie obywatelskie, bo jak ludzie zaczną składać petycje o prawo, to znaczy najpierw muszą się spotkać, pogadać, przedyskutować, pokłócić, napisać, machnąć ręką, albo jednak pójść za tym dalej i dalej się nic nie dzieje, pójść dalej i przypilnować, żeby to stało się przedmiotem debaty publicznej. Co zawsze taki pozytywny ferment znaczenie dla jakości życia publicznego. Ale również gospodarczego. I jak ta ustawa została uchwalona, ja akurat to przepuściłem zupełnie przypadkowo. Któryś sędziów do mnie przyszedł i mówi, słuchaj, mamy nową, ważną ustawę. Ja mówię, jaką? Petycję. Ja mówię, co ty zgłupiałeś? Zapomniałem zupełnie, że taka, że o tym stanowi konstytucja. Ważna konstytucja do tego, żeby ludzie stali nie tylko w taki sposób czysto pasywny, obronny na straży swoich praw, ale również kreatywny. Prawo do petycji to prawo do zgłoszenia swoich roszczeń o prawo. I zostało to uchwalone w 2014 roku, w czerwcu, weszło w życie bodajże w październiku. I nikt nie wiedział, teraz chyba ze dwie książki są już uczonych konstytucjonalistów o petycji, więc mogą Państwo poczytać, ci, których to interesuje.
Ale ludzie, niektórzy się do tego chwycili, zrozumieli to naturalnie, ponieważ nie było dyskusji publicznej. Ustawa się nagle pojawiła. Nie dlatego, że była po cichu przepchnięta przez marszałka, który mówił, nie ma pytań, nie ma wniosku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, wasza wynik głosowania. Była dyskusja, ale mediów to w ogóle nie interesowało. Także to po cichu zostało. Po cichu, ale w tym sensie, że są takie ustawy, których losem, treścią nie interesuje się przysłowiowy pies kulawą nogą. I nagle do mnie zaczęły wpływać petycje. Obywatele pisali petycje do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jako żywo, Trybunał Konstytucyjny nie jest organem, który stanowi prawo, nie kontroluje z punktu widzenia konstytucji. Zadzwoniłem do marszałka Sejmu, pytałem, czy są świadomi tego, i tak zaczęło to do nas wpływać. I zastanawiamy się, i to była mądra odpowiedź, powiedział, nie to, żeby obywateli pogonić i żeby to wyciszyć. Mamy ustawę, czyli ustawodawca zwykły zrobił swoje, bo konstytucja stanowi, że prawo do petycji będzie uregulowane, jeżeli chodzi o takie ogólne kwestie, przez ustawę. Mamy ustawę, więc robota jest zrobiona i teraz niech się ludzie przejmują, ale ludzie zaczęli pisać. Ale dzisiaj w ogóle trudno oczekiwać, żeby ktoś myślał o jakichś petycjach. Petycje to mamy w tym, co się nazywa jakże słusznie, tylko z zupełnie innym znakiem. Ulica i zagranica. Petycja to jest, jak ludzie się domagają czegoś w sposób pokojowy. Domagają się, żeby coś się nie stało, albo żeby coś się zaczęło dziać. Na pewno petycja jest jednym z ważnych czynników strażniczych, w sensie kreatywnych również, tworzenia porządku konstytucyjnego. Bo jeżeli od nas zaczyna tak naprawdę, i w tym jest potencjał petycji, dzisiaj to dostrzegam, mnie to denerwowało, bo przecież w Polsce mieliśmy ugruntowaną instytucję zażalenie i skarga, tak? No wszyscy wiedzą, co to jest zażalenie, co to jest skarga, to jeszcze petycja wyda. I stąd właśnie 17 lat Sejm tak trzymał się od tego daleka, bo nie wiedzieli posłowie i także prawnicy parlamentarni, jak do tego się zabrać, żeby to napisać. Żadna partia nie napisała projektu ustawy. Prezydent również nie napisał, chociaż prezydent, no i mam już grupę jak zawsze z czasem, to od do prezydenta należało w ramach jego kompetencji ogólnie zapisanej chcę przeczytać dokładnie ten przepis. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji. To w odniesieniu do Konstytucji. Nie, naprawdę tak jest napisane. Nie to, że w miejscu sobie z okazji spotkania w Radomiu pomyśli. I sobie było. Było śmieszne. Naprawdę, że było śmieszne, to było wpisane do konstytucji lipcowej. Ale że było mniej śmieszne, to zostało wpisane do takiej masywnej, częściowo strasznej, ale częściowo jednocześnie w tej straszności dobrej. Bo się zaczęła wtedy już taka silna ruchawka społeczna w Polsce. W 1956 roku. Pamiętają Państwo, jak
mieliśmy mieć pisane, że z sowieckim spazem. Tak. Na wsiegda. Tak. I że prawa to nam będą przysługiwały tylko wtedy, jak obowiązki będziemy wykonywali. To z kolei tego Związku Radzieckiego chyba sami się o nim przeraźmy. Nie wiem, czy za zgodą oni wycofali to. Ale jestem, co do tego są dowody na piśmie, że wycofanie się z równoważenia praw obowiązkami wymusił to kardynał Wyszyński, że wycofali się z tego tam wyższy. Chyba jedna rzecz, której się wycofali. Ale pisali do tego, że nad przestrzeganiem Konstytucji czuwa Rada Państwa. I wtedy przewodniczącym Rady Państwa był wybitny mąż stanu. Jabłoński, tak, profesor Jabłoński, niezły historyk. Ale miał tyle do powiedzenia jako głowa formalna, głowa zbiorowego państwa, co obecny prezydent. Ale bez wątpienia poziom profesora Jabłońskiego był przyzwoity. Kategoria tego, jak go dzisiejsze również z perspektywy oceniają historycy polscy, nie jako przewodniczącego Rady Państwa, bo nie ma czego co bronić. Był nikim po prostu. Łącznie ze stanem wojennym. Już był bardzo stary i naprawdę nie musiał podpisywać się pod dekretem. A dziadyka się podpisał. Ale Rada Państwa miała czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji. Nie zdarzyło się. I to był element tego, bo już wtedy wśród prawników takie były przyczajone przebąknięcia, że Trybunał Konstytucyjny, że nieźle to było kombinowane, dlaczego możemy wstawić do Konstytucji Trybunał Konstytucyjny, bo przed wojną, kiedy była pisana Konstytucja z 21 roku, jak to w Polsce, bałagan kompletny, Trybunałem Konstytucyjnym byli i posłowie, i specjaliści o konserwatywnych przekonaniach. Głównie to było związane z tym, że to byli i posłowie, i uczeni, którzy pochodzili z austriackiej części Polski, czyli z Małopolski po polsku, po polsku, ale austriacku z Galicji. I tam już w cesarstwie austriacko-węgierskim i w części austriackiej i w tej królewskiej węgierskiej nie było sądu konstytucyjnego do wojny, ale u Austriaków w dużej reformie konstytucyjnej w 1867 roku została ustanowiona, czy istniejąca już, ale wyposażona w konstytucję kontroli konstytucyjności prawa administracyjnego, czyli taki naczelny sąd administracyjny. Rada Stanu to się nazywało. Stadtrecht. I ona nie była specjalnie aktywna, bo to jak to w Austrii też wolno się wszystko toczyło. Po pierwszej wojnie pierwszym państwem, które przyjęło w ustawie zasadniczej instytucję Trybunału, nie była Austria, nie były Niemcy. Tam zwyciężyła wersja antydemokratyczna w konstytucji przyjętej w Weimarze. Ale Czesi przyjęli instytucję sądu konstytucyjnego i on zaczął funkcjonować. Nie, to było dość rachityczne, ale to Czechom należy przypisać to, że pojawił to pierwsze państwo, w którym pojawił się sąd konstytucyjny. Było to związane z tym, że Uniwersytet Karola, wówczas przecież w ramach Austrii, miał znakomitą renomę na obszarze, na całym obszarze generalnie rzecz biorąc niemieckojęzycznych uniwersytetów prawniczych, a Czesi oczywiście dbali,
żeby wszystkie wykłady także były po czesku, ale były również po niemiecku, więc profesorowie czescy na Uniwersytecie Karola byli, tak samo jak nasi profesorowie z Uniwersytetu Lwowskiego, byli aktywnymi uczestnikami dyskusji, która się toczyła wśród uczonych cesarstwa, w tym razie również udział profesorowie węgierscy. I to polscy uczeni prowadzili pierwsi pojęcie w ogóle na nauki prawa konstytucyjnego Trybunału Konstytucyjnego. I w latach 70., ponieważ w 21 roku nie udało się tego wprowadzić do konstytucji, mimo przewagi głosów za, ale socjaliści byli przeciw. Potem socjaliści odwróciło się, mieli inny pogląd, ale było już za późno. I ostatecznie w konstytucji majowej z 1935 roku, a ponieważ ona była przyjęta w sposób na pewno niedemokratyczny, na pewno to była forma zamachu konstytucyjnego, bo był myk zrobiony, marszałek car, wtedy jeszcze nie było SMS-ów i proszę bardzo, można było wyprowadzić opozycję w pole, opozycja nie przyszła na głosowanie, nagle kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Było 2/3 i konstytucja została uchwalona, nie było instytucji Trybunału. Został wprowadzony w 1939 roku, tuż przed wojną, bardzo dobra reforma sądownictwa z zakresu ubezpieczeń społecznych i spraw socjalnych i powstał pierwszy Trybunał jako organ, który kontrolował legalność funkcjonowania tego sektora życia publicznego. I on się utrzymał czasów stalinowskich, jak wszystko nie istniał, to znaczy istniał na papierze, ale nie był uruchomiony. Tak samo jak nie był uruchomiony Najwyższy Trybunał Administracyjny, rozgonił go marszałek Piłsudski pod hasłem, że ci wszyscy sędziowie tego Trybunału to są Austriacy. Austriacy, czyli Polacy, którzy byli wykształceni w Galicji, czy to w Krakowie, czy to w Wiedniu, czy to w Pradze, czy to we Lwowie, to było jedno przecież imperium. I byli takimi samymi Polakami, jak był Piłsudski. Z kolei, jak wiemy, Piłsudskiego też obdarzano epitetem, że był agentem wywiadu wojskowego austriackiego. To były zabawy i gry ludu polskiego w okresie przedwojennym. W latach 70. Ten czuwający nad przestrzeganiem konstytucji został wprowadzony do konstytucji, ale nie istniał. I został wprowadzony do konstytucji w dalszym ciągu, ale już do urzędu prezydenckiego, tak zwanej małej konstytucji z 93 roku. O stosunkach między władzą ustawodawczą a wykonawczą oraz pozycji prawnej samorządu terytorialnego. Ta ostatnia część była i jest absolutnie genialna. Udała nam się znakomicie. Myślę, że może we Francji jest lepiej skonstruowane prawo samorządu terytorialnego niż u nas, a może jest jednakowo, nie podejmuje się tutaj wyważyć w tym momencie, bo nie mam czasu. Ale naprawdę i myślę, że Państwo to mogą odczuwać na co dzień. I to, jak jest rządzony, w jakim kierunku zmierza, jakie ma szanse konkurencji na rynku polskim wobec innych miast tej wielkości Radom, to zależy od Was. Poprzez instytucje samorządu terytorialnego, poprzez wybory, i potem poprzez umiejętność rządzenia się. Zachowanie autonomii samorządu, jak Państwo wiedzą, był już przyjęty zamach na samorząd terytorialny przez podporządkowanie RIO wojewodzie, czyli wojewoda miał być facetem albo facetką, który kontroluje, zarządza wydawanie pieniędzy publicznych na różne cele administracji zespolonej, po czym ma się kontrolować sam siebie. Jakość nowych wojewodów jest
absolutnie doskonała i na pewno rzetelnie wykontrolowali się, niepotrzebne są żadne regionalne izby obrachunkowe. I to był przypadek, kiedy być może prezydent Duda, wetując tą ustawę, jedyny raz działał autonomicznie, ponieważ z wykształcenia jest administratywistą, czyli zajmuje się również ta nauka samorządem terytorialnym i zrozumiał, że to byłaby katastrofa. I być może dostał polecenie i podpisał, bo być może zaraz po wyborach zostanie przyjęta ustawa znosząca RIO i samorządowe kolegia odwoławcze jako taki sąd właśnie samorządowy nad legalnością działania organów stanowiących, jak również wykonawczych na poziomie samorządu terytorialnego, a potem i tak jeszcze jest możliwość kontroli legalności tych prawa lokalnego przez sądy administracyjne. Czyli tu w Radomiu jest Wojewódzki Sąd? Jest, tak, właśnie. I wiedzą Państwo, jaką rolę on odgrywa w tym, żeby stale czuwać na to. I to jest realne czuwanie. Już w absolutnym skrócie, ile ja mówię? 20 minut. A, no dobrze, to jeszcze mam 48. Nie, proszę się nie bać. Tak źle nie będzie. Prezydent ma czuwać nad przestrzeganiem konstytucji. Ale kto? I mówi abstrakcyjnie. I ma instrumenty konstytucyjne do tego. To nie jest tak, że... I musi z nich korzystać. To nie jest widzimisię. I jeżeli chodzi o samo sądownictwo, to przyjęło się, o ile można mówić o tradycji, no to, mamy nową świecką tradycję, tak, jak mówiliśmy. To troszkę za krótko, no te 40 lat by się przydało, czyli jakbyśmy weszli w lata 30. XXI wieku, to byłoby już lepiej, no ale lepiej nie będzie. Znaczy może być lepiej. Ale w tej już nie takiej nowej świeckiej tradycji przyjęło się, że to prezydent, nie rząd, nie grupa co najmniej 15 posłów, nawet nie senat, który w całości jest izbą, która ma prawo przygotować projekt ustawy, która musi być potem rozpatrzona jako projekt ustawy przez Sejm. Senat ma taką kompetencję. No i potem, ale już jest takim bratem słabszego Boga, Senat, do Senatu trafia każda uchwalona ustawa i Senat może ją przyjąć, może wnieść poprawki, ale tylko do uchwalonych przepisów, bądź może ją w całości odrzucić. Ale to wraca wtedy do Sejmu. Jeżeli Sejm uchwali, to idzie do prezydenta. Prezydent może podpisać, może nie podpisać i skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Może podpisać i skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, no, zawetować to najsilniejsze, co prezydent może, kierując się wtedy czuwaniem nad przestrzeganiem Konstytucji, bo tylko z tego powodu, że ustawa narusza postanowienia Konstytucji, prezydent ma do wyboru, po zastanowieniu się ma 21 dni na to, żeby ustawę podpisać. Wtedy ona jest kierowana do druku i w dniu wejścia w życie staje się częścią polskiego systemu karnego, prawnego, przepraszam. No ale zdarza się, że zdarzało się w 2015 i 2016, że prezydent podpisywał ustawę
znaczy tak zwaną ustawą, bo przyjętą z naruszeniem procedur demokracji parlamentarnej, tuż przed północą. Ustawa nie miała wakacji legis, czyli wchodziła w dniu ogłoszenia. Tuż po północy wchodziła w życie i za chwilę po podpisaniu było przyciśnięty guzik komputera i ustawa była ogłoszona w Dzienniku Ustaw, czyli w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, co się przydarzyło nie jeden raz. I wszyscy w takim spisku konstytucyjnym, ale jawnym, wobec tego powstaje pytanie, czy jak spisek jest jawny, to... Ale jest zawiązany pod klasem mitanazem. Mamy pana płaszcza. Tak się przydarzało. To na pewno nie było czuwaniem nad przestrzeganiem konstytucji. Wtedy, kiedy prezydenci naturalnie czasami różne własne role grali, mogli mieć różny pogląd na jakąś kwestię. Albo czuli, że ustawa jednak ma wady, ale potem uzasadniali, że no, podpisałem, żeby zobaczyć, jak w praktyce ustawa będzie funkcjonować, a przecież mam inicjatywę ustawodawczą. Mogę potem wnieść projekt ustawy albo skierować ją do Trybunału. Tutaj prezydent nie ma żadnych terminów. Tylko w granicach tych 21 dni ma czas na to, że jak chce nie podpisać i musi skierować wtedy do Trybunału, no to ma te 21 dni. Ale potem nie ma. Każdego dnia i po wielu latach prezydent może do sprawy wrócić. Ale prezydent stał się, można powiedzieć, jeżeli prezydentowi można taką cechę przypisać, wyspecjalizowanym organem konstytucyjnym, który przedkładał do Sejmu ustawy regulujące ustrój sądów powszechnych, sądów wojskowych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu. To prezydent, i tego nikt nie kwestionował, to zostało złamane teraz. Ustawa o Sądzie Najwyższym, formalnie ta, która obecnie ma obowiązywać, została wniesiona, projekt wniesiony przez prezydenta, ale był efektem targów wrześniowych między prezydentem a posłem suwerenem, więc trudno powiedzieć, że to był projekt prezydenta. Nie wiemy, chociaż jako obywatele mamy prawo wiedzieć. Mamy prawo wiedzieć, czy był protokół z tych rozmów. Mamy prawo dostępu, bo to dotyczyło sytuacji każdego z nas. Jak nie było to nagrywane, to dlaczego? Mamy prawo do informacji. Ono jest zapisane w Konstytucji. Bardzo twarde prawo. Każdy z nas ma prawo dostępu do informacji funkcjonowania instytucji publicznych. Ale prezydent wnosił te projekty. One, jak one były przygotowywane? Tu krótko powiem o Trybunale Konstytucyjnym. W dniu 10 grudnia 2016 roku, kiedy zostało właśnie zaprzysiężonych w Pałacu Prezydenckim pięciu nowych sędziów na miejsce tych, których kadencja skończyła się, prezydent, kiedy rozmawiał ze mną, kiedy byłem kandydatem przedstawionym prezydentowi przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to nie było przedmiotem rozmowy. Ale bez wątpienia, co byśmy nie powiedzieli o prezydencie Komorowskim, był to wytrawny parlamentarzysta, był marszałkiem Sejmu, posłem, ministrem i tak dalej. Wiedział, jak się gotuje prawo, które sektory prawa są szczególnie ważne. I w czasie swojego takiego powitalnego, tradycyjnego przemówienia powiedział, że w jego przekonaniu Trybunał mógłby przygotować projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. To mogą Państwo na pewno na stronie prezydenckiej znaleźć, bo te mowy są rejestrowane i potem transkrypcja na języku RDA jest robiona.
I ja poprosiłem trzech sędziów w stanie spoczynku, żeby to dla mnie i dla nas było ważne, ale dla opinii publicznej również, żeby projekt ustawy, nowej ustawy, bo poprzednia była z 1997 roku, była przygotowana przez sędziów, którzy nie piszą projektu pod siebie, są sędziami w stanie spoczynku. A jednocześnie każdy z nich był sędzią konstytucyjnym 9 lat. I każdy z nich był nie tylko znakomitym prawnikiem, ale również miał zaufanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No każdy Polak, który się interesuje życiem publicznym, wie, kto to jest Andrzej Zoll. Andrzej Zoll był. On był jakby z tego pierwszego okresu działania Trybunału Konstytucyjnego w Wolnej Polsce. Z tego drugiego okresu, bo w latach 97-2006 był profesor Andrzejem Mączyńskim, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny w skali europejskiej specjalista prawa międzynarodowego prywatnego. I trzeci z tego najmłodszego, ale już przeniesionego w stan spoczynku po 9-letniej służbie sędzia to był profesor Mirosław Rzykowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. I oni przygotowali, kierowani oczywiście najlepszą wiedzą, od środka wiedzą, ale również tym, co jest potrzebne, aby jeszcze bardziej postępowanie przed Trybunałem było racjonalne, żeby Trybunał był tym organem w stopniu maksymalnie dobrym, organem czuwającym nad spójnością prawa polskiego, nad jego konstytucyjnością. Sędziowie orzekający naturalnie byli zapraszani do pracy, do dyskusji, także prawnicy trybunalscy. Ja sam przygotowałem projekt rozdziału o Rzeczniku Generalnym Trybunału. To instytucja, jeżeli chodzi o istotę, także o nazwę, zbliżona do instytucji Rzecznika Generalnego w Trybunale Europejskim, w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Jest to tam grupa 12 prawników w tej chwili, którzy na polecenie prezesa Trybunału w kluczowych sprawach przygotowują opinię z argumentami, czy ich zdaniem wniosek ma sens i akurat w przypadku Trybunału w Luksemburgu, czy decyzja bądź prawo państwa członkowskiego jest niezgodne z prawem unijnym, czy też zgodne. Sędziowie mają prawo wziąć pod uwagę w całości bądź części, bądź w ogóle pominąć, ignorować tę opinię. Z reguły biorą to pod uwagę, tak jak rzecznik właśnie Trybunału przygotował opinię o pytaniu prawnym pani sędzi z Sądu Najwyższego z Dublina, pani Malone, w sprawie tego Polaka podejrzanego przez polski wymiar sprawiedliwości handlu narkotykami, który uciekł do Irlandii i polska jurysdykcja domaga się jego ekstradycji do Polski na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. I pani sędzia powzięła wątpliwości, czy w Polsce, ze względu na to, co się wyczynia z wymiarem sprawiedliwości, ów podejrzany. Dowody są bardzo mocne, ale to nie Irlandczycy chcą osądzić. Niech sobie, tak samo my byśmy nie byli chętni, żeby go sądzić. Tylko czy w Polsce będzie miał zagwarantowany rzetelny proces? Czy na przykład w ramach jakiejś kampanii podszytej polityką prokuratora generalnego sprawa nie trafi naturalnie przy pomocy komputera, więc absolutnie obiektywnie do akurat Wiksińskiego, a nie do Wiksińskiego. Bo tak komputery mają, że kierują do... Tak. I zdaniem
zdaniem tego rzecznika generalnego w tej sprawie akurat. To jest kwestia czuwania nad spójnością prawa unijnego z kolei. To sąd w Dublinie. Co prawda po polsku tłumaczymy to jako sąd najwyższy. To nie jest sąd najwyższy Irlandii. To jest sąd najwyższy dla odpowiednika województwa w Irlandii. Ma zdecydować, czy w konkretnych okolicznościach ma być on wydany czy nie. A to oznacza, że sędzia irlandzki może przetrzepać jakoś i położenie faktyczne, i prawne, i polityczne polskiego sądownictwa, a nie sąd. A nie musi być angażowany do tego, aż Europejski Trybunał Sprawiedliwości, to może zrobić sąd państwa członkowskiego. To jest niezbędne orzeczenie, ale jednocześnie ono w sumie jest nie, to, co myśmy zrobili z polskim sądownictwem, niezwykle niebezpieczne dla całej Europy, dla Unii Europejskiej. Bo europejski nakaz aresztowania jest z natury rzeczy oparty o zaufanie sądów do siebie, pewne zaufanie. Jedyna rzecz, którą merytorycznie bada sąd wzywany, to jest to, czy zarzuty jakieś stawia państwo wzywane, nie mają posmaku politycznego. Bo wtedy właściwe jest, żeby jednak to nie sądził sąd. W tym przypadku tego Polaka, gangstera, oczywiście nie chodzi o żadną politykę. Jest to gangster, handlarz narkotykami. Więc gdyby nie to wszystko, to byśmy byli przekonani, będzie wydany, będzie sprawiedliwie osądzony i dostanie sprawiedliwy wyrok. Jak będzie mu się należało rok, to będzie rok. Jak będzie mu się należało 15 lat, to dostanie 15 lat. Będzie mógł apelować sobie, ale jakby sprawa będzie poza nami. Działamy w tej przestrzeni, ta przestrzeń sprawiedliwości to jest przestrzeń, w której nie ma mowy o kulturze bezkarności, czyli że można Europę sobie traktować jako miejsce, gdzie pan gangster się ukrywa i powołując się na jakieś okoliczności, nie chce być wydany swojemu państwu, to europejski nakaz aresztowania znosi. Ale w tym przypadku ten wyrok i ta, jeszcze nie wiemy, jaki będzie wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo to jest opinia rzecznika generalnego, ale bardzo ważna, bo rzecznik, sędziowie są zależni od siebie. Sędziowie w tej sprawie będą orzekali w Wielkiej Izbie, czyli wszyscy sędziowie będą orzekali. Ale wtedy jest głosowanie, jest różnica, dyskusja, różnica poglądów, zdania odrębne. W tym przypadku sędziowie Trybunału otrzymują opinię SOTE. To jest opinia prawnika o najwyższym zaufaniu. Ważne państwa, na szczęście myśmy byli wtedy ważnym państwem, mają stałego rzecznika praw, bo te mniejsze państwa z natury rzeczy mają takiego rzecznika raz na kadencja takiego rzecznika jest 6 lat, ten stały może być wybrany, ten sam, na kolejne 6 lat, na kolejne 6 lat. Jeżeli no niespecjalnie był oceniany mimo swoich kwalifikacji, ale przede wszystkim jeżeli w państwie zmienia się jakaś tam koalicja rządząca, mogą mieć jakiś inny pomysł, to się też zupełnie wyjątkowo zdarza. Prezes Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, profesor Kuhn Lennartz, jest można powiedzieć weteranem sprawiedliwości europejskiej. Jest to Belg, Flamand, ojciec 5 córek. Kapitalny facet, naprawdę. Zna Polskę, można powiedzieć, z pewną emfazą, że kocha Polskę i Polaków. Tak samo jak Timmermans. Będzie musiał to rozstrzygnąć razem z wszystkimi sędziami. To pytanie, bo
bo naturalnie sprawa musi być rozstrzygnięta nie przez rzecznika generalnego. On dał wykładnię. To jest moje stanowisko. Ale ostateczny wyrok w tej sprawie wyda Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Ale powtarzam, każdy wyrok tej marki, z tej półki ma znaczenie dla całej Europy. I to wcale nie oznacza, że tylko w tej sprawie będzie więcej zgłoszeń nie tylko odnoszących się do Polski, gdzie jak wiemy, jak będzie, jak będą zachowały się sądy włoskie w nowej sytuacji, jak się będą zachowywały sądy duńskie, jeżeli wygra tam partia skrajnie szowinistyczna, czy nazywająca się delikatnie Partia Demokratyczna u Szwedów, która ma stanowcze poglądy na różne tematy. I może mieć stanowcze poglądy na swojego południowego sąsiada na temat Polski i kwestionować w ogóle legalność działania polskich sądów. Bo nie będą mieli zaufania. I co im zrobimy? Nic. Zostało przez to, co myśmy zrobili z naszymi sądami. Mówię myśmy, no to myśmy podjęli decyzję wyborczą, nie? Nie. Został, jak nie, jak tak? By naród. I ten komponent czuwania nad spójnością prawa, no nie mówię, że jest potrzaskiem, bo prawnicy mają zdolności, narzędzia i wyobraźnię, żeby wyjść naprawdę z bardzo trudnej sytuacji, tak jak zdarzyło się to u nas przedwczoraj i wczoraj w Warszawie. Przy placu Krasińskim. Więc u nas w ramach tego pozytywnego czuwania prezydenta, czyli to on proponuje regulowanie przez prawo ustroju sądów, to bardzo dobrze u nas funkcjonowało. Znaczy, w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego to wolałbym, żeby było lepiej. Bo po roku pracy przedstawiłem projekt wydyskutowany bez tego mojego już rozdziału o rzecznikach, bo koledzy sędziowie uznali, co ty, to nam będzie proponował rozstrzygnięcie jakiś prawnik z boku, a my jesteśmy przecież najwyższymi biegłymi kontroli konstytucyjności. Moje podejście było oczywiście zupełnie inne. Tak tylko sędziowie konstytucyjni są absolutnie najwyższymi biegłymi, ale dobrze jest mieć jeszcze opinię zupełnie na najwyższym poziomie, ale człowieka z boku, który nie ponosi odpowiedzialności za tę opinię. Sędzia ponosi, bo się podpisuje pod wyrokiem. Rzecznik generalny ma inną, też ponosi w sensie moralnym. No, ponieważ nie było zgody, więc to się nie znalazło w projekcie naszej ustawy. I żałuję, że jednak na tym poziomie, w tym etapie, kiedy trafiło do Kancelarii Prezydenta, poprzez takie dość stanowcze wyrażane opinie przez grupy posłów, prezydent dwukrotnie zwołał spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Klub SLD reprezentował Andrzej Duda. Nie odzywał się, ale był reprezentantem tego klubu. W projekcie było zawarowane, że na 4 miesiące przed upływem kadencji sędziego konstytucyjnego marszałek ogłasza w dzienniku urzędowym o tym fakcie i wtedy nie indywidualne zgłoszenia tych, którzy czują wolę Bożą, że będą świetnymi sędziami konstytucyjnymi, ale naturalnie to, co jest w Konstytucji zapisane, że grupa co najmniej 50 posłów ma prawo zgłosić kandydata na wakujący urząd Trybunału, ale nową było w tym, że również organizacje prawników, czyli na przykład z
Stowarzyszenie Sędziów Justycja, czy Sędziów Temis, czy również Stowarzyszenie Prokuratorów, czy również Naczelna Rada Adwokacka, czy również Naczelna Rada Notarialna i czy również Rada Naukowa Wydziału Prawa, który ma prawo nadawania habilitacji, czyli takiego pełni akademickiego Wydziału Prawa. I posłowie wyczuli, że to jest zamach na ich kompetencje. I nie chcieli absolutnie mieć. Uznali, że skoro jest do tej pory tak, że to tylko 50 posłów musi poprzeć kandydata na wakujący urząd, oczywiście może być grupa innych 50 posłów i tych kandydatów na to miejsce może być więcej. Potem jest przesłuchanie, ale w tym pomyśle, który myśmy wystąpili do prezydenta, ten czas był na to, żeby rzeczywiście w dniu głosowania posłowie mieli maksymalnie pełną wiedzę o kandydacie, o życiorysie. Nie tylko, że jest to człowiek wyróżniający się wiedzą prawniczą, ale również człowiek, który jest moral integrity, czyli nie ma incydentów alkoholowych. Nie zdarzyło się, że przychodzi nietrzeźwy na wykład na uniwersytecie i tak dalej. Bo sędzia konstytucyjny ma olbrzymią władzę. Olbrzymią władzę, jest to tylko 15 sędziów, to jest nieduży sąd. Czyli każdy z sędziów konstytucyjnych ma władzę 8% głosów. A więc tę władzę powinniśmy oddawać ludziom sprawdzonym. To nie powinna być droga taka opłata bardzo bierze. Kto jest za, kto jest przeciw. I sędzią konstytucyjnym zostaje się prosto z sali poselskiej, jedzie się po północy do Pałacu Prezydenckiego i 15 po północy prezydent odbiera ślubowanie, a w tle stoi pewien dżentelmen, który czuwa nad tym całym. Tak, sędzia suweren, czy poseł suweren. I żeby nie wyobrażaliśmy sobie takiej sytuacji, raczej wzmocnienie przez to, żeby to... Bo elementy tego zaczęły już działać w 2007 roku. Wtedy obecnie partia rządząca na przykład wycofała swojego kandydata, profesora Uniwersytetu Mickiewicza, któremu zostały zarzucone, potwierdzone informacje o tym, że no, miał problem z piciem. Taki człowiek naturalnie może być znakomitym uczonym, ale nie może być sędzią konstytucyjnym. Ze względu na ogrom władzy, jaką powierzamy sędziom konstytucyjnym. Więc chodziło i o czas, żeby był, i o to, żeby wszystkie wiodące środowiska miały szansę na to, aby zgłosić kandydatów. Na końcu to tylko posłowie wybierają. I żeby nie wiem, jak dobry był kandydat, jak znakomity, na końcu jest głosowanie i musi być co najmniej połowa ustawowej liczby posłów w momencie głosowania i za kandydatem ma się opowiedzieć co najmniej połowa głosujących, plus jeden. Takie są wymogi, więc władza, pełna władza parlamentu na koniec to była zawarowana. To nie jest tak, że wszystkie wydziały prawa głoszą i Sejm nie ma nic do gadania. Nie, oczywiście to Sejm miał tutaj do gadania. Ja sobie bardzo winszowałem to, że miałem demokratyczną legitymację. Legitymację pochodzącą od Sejmu. Dla mnie to było bardzo ważne. Dla każdego sędziego zresztą. I to jest jedyny sędzia w Polsce, jedyna kategoria, grupa sędziów, 15, którzy mają na 9 lat tę legitymację. Ale ona musi być, to musi być droga pod górkę tak naprawdę. To, co się dzieje obecnie, niektórzy z Państwa mogli czytać komunikat, 9 sędziów, nie, 7 sędziów konstytucyjnych. W tym ten poseł. W tym sędzia Pszczółkowski. Mogę dzisiaj o nim mówić wyłącznie najlepsze słowa. Naprawdę trudno mu było. To sam doszedł do tego momentu.
troszeczkę mu pomagałem w tym. Bo miał opory, jak zostanie przyjęty. No jak może zostać przyjęty ktoś, kto zaczyna oddychać pełną piersią, jako człowiek wolny, absolutnie. Prezydent ma również pewne obowiązki, żeby kwestionować prawo, które mogło być uchwalone zanim konkretny prezydent został prezydentem, ale pojawiły się istotne wątpliwości. Naturalnie można złożyć wniosek do Trybunału, czy sąd może zadać pytanie, czy obywatel może mieć skargę, ale to wszystko zabiera czas, a potem może się nawet okazać, że Trybunał orzeknie, że przepis jest niezgodny z Konstytucją, a Parlament może grać w cymbergaja z Trybunałem Konstytucyjnym, uchwalić ustawę niemal podobną. Ja sam do pewnego stopnia byłem ofiarą tego tenisa stołowego. To była ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Po raz trzeci Trybunał orzekał w pełnym składzie. Chodziło, problemem konstytucyjnym było to, że przyjęte jeszcze w Polsce Ludowej przepisy zaoferowały monopol jednej rodzinie na zarządzanie tymi ogrodami. Nikt w Trybunale, żaden sędzia nie był przeciwko ogrodom działkowym. Nikt z nas nie miał ogródka działkowego, więc to nie było indywidualne głosowanie, ale rozumieliśmy potrzeby ludzi. Zadaniem ustawodawcy jest zagwarantowanie, żeby to dobrze funkcjonowało. To jest organizacja, która skupiała w sumie 800 tysięcy ludzi, więc parę milionów Polaków. Ale to, że Podskakiewicze z boku, czyli jakaś grupa działkowiczów, którzy nie chcieli płacić, jak to nazywali, haraczy tej rodzinie, chcieli, mieli własne pomysły, jak należy gospodarować ogrodem działkowym, nie chcieli mieć nic wspólnego tam z tym, jak to funkcjonowało do tej pory i chcieli założyć, tak jak funkcjonuje ta instytucja, czyli na gruncie prawa o stowarzyszenia, własne stowarzyszenie. A ustawa dawała monopol. Tak samo jak monopol do tej pory ma Polski Związek Łowiecki. Nie wiem, ilu tu na sali jest łowczych, więc rozumiem, że są absolutnie za tym, żeby jacyś Podskakiewicz z boku nie doskoczyli ze swoimi pomysłami na łowiectwo, ale też mają zagwarantowany monopol. I to może być podważane w imię równości wobec stowarzyszenia się. Naturalnie mogą, czym innym byłaby skarga na to, żeby w ogóle znieść łowiectwo. To jest już monopol ustawodawcy. I tutaj Trybunał, w moim przekonaniu, nie ma władzy decydowania, że strzelanie do zwierząt przez łowczych z zachowaniem tam odpowiednich rytuałów, że będą najpierw byli w te swoje rogi i potem jakieś tańce będą robić i ognisko będą mieli i tak dalej i psy odpowiednio wychowane, no to ich, można powiedzieć, ich łowieckie prawo, jeżeli to się trzyma wartości konstytucyjnych. Jeżeli nie, no to byłby problem. Natomiast na pewno stworzenie konkurencyjnego związku to byłby problem konstytucyjny, bo nie ma w konstytucji monopolu na stowarzyszenia, tak jak nie ma monopolu na zgromadzenia publiczne. Jak one tam się nazywają teraz? Spacerba. Cykliczne, tak. Oczywiście niekonstytucyjna ustawa. Oczywiście niekonstytucyjna. Oczywiście niemądry był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który przyklepał niekonstytucyjne. Jak wiemy, cykliczność miała charakter cykliczny i chyba umarła raz na zawsze, ale ta ustawa, jak kolec w bucie, dalej tkwi w polskim porządku prawnym. Zadekretowana w dodatku nieczuwającym w tym przypadku nad konstytucyjnością prawa i wolności obywatelskich Trybunałem Konstytucyjnym. Wtedy tutaj Trybunał wchodzi w grę jako istotny gracz zapewniający takie racjonalne, spokojne
bez pokrzykiwania w sali rozpraw, czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji poprzez dbanie o logiczność porządku systemu konstytucyjnego i na końcu, co Trybunał z kolei bardzo często podkreślał w swoich wyrokach, że celem tej całej pracy jest to, żeby każdy z nas miał zaufanie do prawa i do państwa, które je stanowi. Bez tego nie ma prawa, bo mamy do czynienia z anomią, nie wiemy, co obowiązuje. Eric Durkheim, wybitny socjolog francuski, na początku, z przełomu XIX-XX wieku, nazwał taki stan właśnie, kiedy ludzie nie wiedzą, jakie prawo obowiązuje tak naprawdę. Stanem anomii. Anomia, czyli brak norm. One są, ale nie wiadomo, czy obowiązują, w jakim zakresie obowiązują. Nie ma organu, który gwarantuje, że będą poważnie brane przez władze publiczne. I dorobiliśmy się takiego systemu. Wreszcie prezydent, żeby się trzymać przede wszystkim tego biednego prezydenta naszego. Tyle roboty. Prezydent ma prawo inicjować po to, żeby... I to mu daje, jak prezydent się dobrze postara, to mu daje kawałek dobrej władzy nad rządem. Prezydent ma prawo zażądać od Najwyższej Izby Kontroli raportu na dowolny temat. A to może dotyczyć jakiegoś słabego punktu w funkcjonowaniu rządu, czy szerzej administracji publicznej. I przedstawić potem wyniki tego, bo może być tak, że w Sejmie nikt nie ma ochoty, żeby, a Sejm ma, marszałek zgłasza do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o zbadanie jakiegoś segmentu działalności administracji publicznej z punktu widzenia tych wartości, o których jest mowa w konstytucji. A Najwyższa Izba Kontroli z tego punktu widzenia jest też bardzo istotnym organem w tym koncercie organów konstytucyjnych, czuwania nad konstytucyjnością życia publicznego w Polsce, ale prezydent może to inicjować. To jest bardzo silna władza prezydenta. Nie słyszałem, żeby pan prezydent zgłosił taki. Może, nie no, może mi się psuje słuch, ale chyba dobrze. Naturalnie my również możemy, choćby przez instytucję petycji, razy państwu ściągnąć, wystarczy wpisać w internecie, ustawa o petycji, internet wypluje na stronie Sejmu tekst ustawy, wykorzystać ją, żeby, jeżeli będziemy mieli poczucie, że prezydent jest nieobecny właśnie, nie czuwa nad przestrzeganiem konstytucji w jakimś tam obszarze, poprzez petycję, domagać się od niego czegoś i wokół takiej petycji złożonej do urzędu prezydenta zrobić halo, obywatelskie halo, poprzez na przykład media. Czy z miłości do prezydenta pojawić się pod jego pałacem i na transparentach przedstawić, a dlaczego nie? Prezydenci to są ludzie i też bardzo lubią być otoczeni ciepłem. Ale jak to piękne polskie przysłowie mówi, to najgorsze jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Tak. No ale... prezydent ma różne hobby. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.